Panie ministrze, cztery pytania, ale krótkie i precyzyjne. Pierwsze, przed chwilą pan minister powiedział o danych związanych z wystawianiem kart DILO, że sierpień do sierpnia w zasadzie nie ma zmian i mówicie państwo o 10-procentowym spadku. To ja bym precyzyjnie poprosił o dane na przykład za drugi kwartał, kwiecień, maj, czerwiec. Dlaczego? Jeżeli czytam oficjalne informacje, przed sobą mam wypowiedź profesora Jacka Jasema, kierownika Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu, który mówi, liczba wystawionych kart DILO, a to one zapewniają szybką ścieżkę diagnostyczną i są przepustką tak naprawdę doświadczeń onkologicznych dla chorych, zmniejszyła się w okresie epidemii o ponad 20%. Stąd moje pytanie o precyzyjne dane, będę prosił o te dane na piśmie, czyli spadek w drugim kwartale miesiąc do miesiąca. Drugie pytanie, czy powołaliście państwo w Narodowym Funduszu Zdrowia zespół, który analizuje dane, zbiera je, będzie przedstawiał jakieś rekomendacje w kontekście tak zwanego problemu ukrytych ofiar pandemii? Ja dotknąłem tylko spraw onkologii, no nie przypadkiem, bo każdego dnia nowotwór w Polsce jest wykrywany około 500 osób i z tego 270 umiera. Co prawda koronawirusa wykrywa się też o kilkuset osób, ale umiera z tych osób od kilku do kilkunastu. Stąd moja gorąca prośba, czy państwo macie jakieś zespoły analityczne, które będą wyciągać wnioski z danych z pierwszej fali pandemii, przedstawiać rekomendacje do tego, co przed nami. Trzecie pytanie. O wsparcie placówek służby zdrowia w kontekście szczepionek na grypę dla lekarzy, pielęgniarek. Dlaczego? Rozmawiałem z kilkoma dyrektorami szpitali i co oni mi powiedzieli? Ogłaszali kilka przetargów na zakup szczepionek na grypę, nikt się nie zgłasza. Tych szczepionek po prostu brakuje. Jeżeli nam na grypę zaczną chorować pracownicy służby zdrowia, no to nie muszę mówić, jakie to wywołuje konsekwencje. Czy państwo w ramach tych zakupionych, a informacje, które są publicznie podawane, mówią o 1 770 000 szczepionek na grypę i ani sztuki więcej, bo podobność ich już nie ma. Są sprzedane przez poszczególnych producentów, proszę potwierdzić lub zaprzeczyć. I też mam pytanie, bo prowadzicie państwo i w normalnych warunkach to jest absolutnie słuszna droga. Szeroką kampanię informacyjną i tu przechodzę już do szczepionek dla ogółu społeczeństwa o wyszczepianiu w szczególności seniorów. Jeżeli prawdą jest, że macie 1 770 000 szczepionek i ani szansy na sztukę więcej, a tu akurat producenci podobno już je podzielili pomiędzy poszczególne kraje, które zgłosiły zapotrzebowanie, to jak państwo łączycie szeroką kampanię promującą 75+, zaszczep się bezpłatnie, masz 65+, zaszczep się z częściową refundacją. W Polsce mamy 9,5 miliona osób powyżej 60 roku życia. Do mnie do biura przychodzą osoby w wieku 75+ i mówią, mi lekarze mówią, mogę panu wystawić receptę, ale pan jej i tak nie zrealizuje. Stąd pytanie, w jaki sposób wy chcecie wesprzeć te grupy szczególnie zagrożone przy takiej małej liczbie szczepionek? Wy prawie niewiele więcej kupiliście niż w zeszłym roku, bo zlikwidowaliście, zutylizowaliście ich kilkadziesiąt tysięcy. Ale jeżeli w zeszłym roku pan minister mówi, kupiliście niecałe 1,5 miliona, a teraz macie raptem 1 770 000, to tu nie trzeba pogłębionej analizy, żeby wiedzieć, że to jest radykalnie zbyt mała liczba w stosunku do potrzeb, które się pojawią. Pan minister powiedział, dokładnie zacytuję, w październiku będziemy mieli 2 miliony szczepionek. Rozumie, że będziecie mieli do 2 milionów, czyli te 1 770 000. Jak chcecie zapewnić wyszczepianie chociażby grup najbardziej zagrożonych, czyli mówię o seniorach? Dziękuję bardzo. Proszę, panie ministrze. Dziękuję, panie marszałku, panie senatorze. Zacznę tak jak zawsze od końca. W ubiegłym roku wyszczepialność seniorów, najczęściej wiele samorządów, także miast, takie szczepionki fundowało seniorom za darmo. To jest bardzo dobra metoda. Ta wyszczepialność wśród seniorów była 6%, mimo że dostawali szczepionkę za darmo, czyli de facto niewiele większa niż w skali ogólnej, gdzie ta wyszczepialność była 4%. To, że w tej chwili tak ludzie przychodzą do pana biura i chcą się zaszczepić, ja się bardzo z tego cieszę. Aczkolwiek nie wiem, czy to nie jest słomiany zapał, bo
rozmawiałem z wieloma ekspertami, którzy twierdzą, że no, tak jak czegoś nie ma, to bardzo jest wielka chęć posiadania takiego czasem przedmiotu. Tutaj chodzi właściwie te w chwili o szczepionki. Więc zobaczymy, jaka będzie sytuacja na przełomie września i października, kiedy szczepionki będzie dużo i jaka będzie wyszczepialność. Także muszę powiedzieć, że no w tej chwili no toczą się bardzo zaawansowane rozmowy, no czysto handlowe już, z firmami farmaceutycznymi, gdzie jest szansa o pozyskanie do dodatkowego wolumenu tych szczepionek, które mi się wydaje, że zabezpieczą Polaków, jeżeli chodzi o szczepienie przeciwko grypie. Jeżeli chodzi o personel medyczny, my tę szczepionkę dla szpitali i personelów medycznych refundujemy, jeżeli szpital kupuje tę szczepionkę sam. Ale zaraz powiem. Panie senatorze, proszę o spokój. Jeżeli szpital kupi sam tę szczepionkę, my to prawda, cenę za szczepienie i za szczepionkę zwracamy w 100%. Jeżeli to jest szczepionka, którą dostarczy Ministerstwo Zdrowia, a taką szczepionkę dostarczy, NFZ zwraca tylko za sam mechanizm zaszczepienia pracownika służby zdrowia. Czyli jeżeli dyrekcja nie kupi tej szczepionki, dostanie taką szczepionkę z Ministerstwa Zdrowia. I drugie pytanie od końca to było, czy zespół, w tej chwili działa zespół, są on utworzony przez ministra zdrowia przy Państwowym Zakładzie Higieny. To jest zespół właśnie, który bada cały aspekt pandemiczny, czyli także, jak to pan senator nazwał, ofiar ewentualnego COVID-u, ale także jest to zespół, który produkuje, czy też wytwarza dla nas prognozy ewentualnej zapadalności i przewiduje, jaki stan ewentualny pacjentów będzie w najbliższych tygodniach w naszych szpitalach zakażonych koronawirusem, jakie będzie potrzeba ilości respiratorów, które będą konieczne do użycia dla tych najbardziej ciężko chorych. Powiem szczerze, nie tylko posiłkujemy się tymi pracami tego zespołu, także dostajemy z wielu instytutów i uniwersytetów takie symulacje. No ja jestem od początku w Ministerstwie Zdrowia, od kiedy wybuchła epidemia COVID i powiem szczerze, no to niestety się bardzo rozjeżdża. No nie ma takiego nawet super modelu matematycznego, który by z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidział ewentualne prognozy, jeżeli chodzi o koronawirusa. No na pewno musimy się na czymś opierać, ale no z pewną jednak dozą wstrzemięźliwości do ostatecznego podnoszenia efektów. Ja tylko dla przykładu, może już to mówiłem, ale w kwietniu, kiedy były święta Wielkiej Nocy, kiedy wiedzieliśmy, że Polacy wyjadą z miast, będą chcieli się spotkać ze swoimi rodzinami, tydzień przed tymi świętami mieliśmy spotkanie ekspertów w Ministerstwie Zdrowia, gdzie praktycznie wszyscy wyrokowali, że tydzień po świętach w Polsce zabraknie miejsc respiratorowych. Będziemy mieli taką ilość pacjentów. No, dzięki Bogu akurat ta prognoza wybitnych ekspertów się nie sprawdziła. I ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o kartę dealu. Ja mam, panie senatorze, przygotowane, to jest rzeczywiście zestawienie kwartał do kwartału, rok ubiegły do roku tego, więc prześlę na piśmie to zestawienie, żeby pan sobie porównał, czy rzeczywiście pan profesor ma rację, czy ja. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Bardzo proszę, panie senatorze. Panie ministrze, bo powiało optymizmem. Czy ja dobrze zrozumiałem, że każdy dyrektor placówki medycznej, który nie nabędzie sam szczepionek dla swoich pracowników, może się zgłosić do Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia takie szczepionki zapewni? Panie redaktorze, no chcemy wyszczepić służby zdrowia, bo to jest no pierwsza linia walki, więc personel, który nie będzie chorował na grypę, będzie dostępny do walki z koronawirusem, więc no to, co powiedziałem, jest w pełni aktualne.